Łąkach na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy we wsi Muchów na Dolnym Śląsku po raz 11 odbyła się Muchowska Kosa. Głównym celem imprezy jest promowanie ochrony łąk, na których występują największe w Polsce zachodniej populacje m.in. kosaćca syberyjskiego i mieczyka, które wymagają corocznego ręcznego koszenia. Jesteśmy na łąkach muchowskich, to jest 100 hektarów łąk prześlicowych. To są łąki, które są zgłoszone do programów rolno-środowiskowych i z tego tytułu rolnicy, kosząc te łąki raz w roku w lipcu, dostają do dopłaty. W zawodach o tytuł najlepszego kosiarza 2012 roku walczyło 19 mężczyzn i 8 kobiet, uzbrojonych w kosy i osełki. No biorę, to już 11 edycja, biorę 10 raz, bo za pierwszym razem po prostu nie wiedziałem, no później mnie taki sąsiad namówił, mówi, ty dobrze kosisz, nie mają kogo wybrać z wioski, no idź koś, nie? No i koszłem i od razu wygrałem. Jakby nie patrzył, to chyba już 10. Z kolei jak już jestem, byłem na Mistrzostwach Świata, no także trochę już tych par lat koszę. Za kosę chwycili nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, a nawet dzieci. Biorę udział po raz pierwszy w tych zawodach. No i strach mam straszny. Bardzo się boję, że no nie wiem, czy podołam, no mam nadzieję. Zawodnicy podzieleni na kategorie mieli do skoszenia zróżnicowane poletka. Mniejsze dla kobiet, większe dla mężczyzn. W tym roku są następujące tutaj kategorie. Kategoria dziecięca, kosimy poletko 3x5, kategoria kobieca, kosimy poletko 7x7, kategoria męska 10x12 oraz zespoły. Trzyosobowe zespoły i kosimy poletko 5x20. Poletka trzeba było wykosić bardzo starannie. Jurorzy byli dokładni i nie żałowali punktów karnych za pozostawione grzywy i mijanki. W kategorii indywidualnej oceniany jest czas łapany stoperem oraz równość rżyska po skoszeniu. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę zespołów, jest jeszcze jedna kategoria oceniana, to znaczy oprócz czasu koszenia jest łapane również też ułożenie pokosu oraz równość rżyska. A to nie lada sztuka, przyznają sami kosiarze. Trzeba mieć troszkę siły, trzeba mieć trochę siły, trzeba mieć umiejętności, bo jednak jak się taki zamach weźmie za mocno, to ciężko jest uciągnąć. Lepiej jest brać krótszy pokos, węższy, a jeszcze raz obrócić, żeby się tak nie umęczyć. Nie jest tak, jak to się mówi, z pierwszej łapanki. To jednak musi być wysiłek, dobry sprzęt. No przede wszystkim duże trawy tutaj, jak jesteśmy na tych łąkach, to naprawdę wysiłek musi być. Oprócz siły i umiejętności najważniejszy był jednak sprzęt, czyli kosa. Przede wszystkim no to jest kosa, ma być, no jakśmy to widzieli, wykonana z właściwego stopu metali, dobrze wyklepana, wyostrzona. Wyklepana dobrze, porządnie i dzwonić, jak to się stuknie ją tego, to powinna piękny dźwięk dawać, to się mówi. To i dobrze wyostrzyć. A najgorsze, co mówię, dla kosy to darniny. Jak są gdzieś w ziemię złapie tego, no to zaraz już trzeba oszczyć. No. Z darninami doskonale poradził sobie Alan Żądło, 10-letni mistrz w kategorii dziecięcej. Bardzo się namęczyłem koszeniem i jestem zadowolony z siebie. Kosiarzom towarzyszył doping i śpiew regionalnych zespołów folklorystycznych. Impreza plenerowa Muchowska Kosa odbywa się pod patronatem honorowym marszałka województwa dolnośląskiego. Daniel Biernat, Agroflash.